We wciąż budowanym egzotarium w Sosnowcu są już pierwsze rośliny. W przeszklonej części obiektu ogrodnicy stopniowo sadzą duże drzewa, krzewy czy rośliny wodne. Trwają też ostatnie prace budowlane. Wykonujemy oświetlenie LED-owe, dokończamy różne miejsca, w których te właśnie LED-y są jeszcze nie zamontowane. Firma adresuje oprawy odżywcze, żeby można było uruchomić system, który będzie te grupy opraw odpowiednio uruchamiał, tak żeby można było zarządzać klimatem. Z branży na przykład budowlanej mamy do wykończenia mnóstwo obrówek blacharskich. Przy sadzeniu roślin najważniejsze jest, żeby przyjęły się w nowym dla siebie środowisku. Adaptacja może potrwać nawet kilka tygodni. W budynku cały czas trwają też prace nad wyposażeniem go w meble, urządzenia dydaktyczne i gastronomiczne czy infokioski. Wyposażane są także akwaterraria, w których zamieszkają zwierzęta. Kończymy układać aranżacje drewniane. W przyszłym tygodniu zaczynamy układać głazy i wsypywać kamienie. W międzyczasie tutaj już sadzimy rośliny akwariowe oraz błotne, które będą tutaj w tych donicach, które znajdują się w górnej części zbiorników. W nowym egzotarium znajdą się przedstawiciele różnych gatunków zwierząt, m.in. żółwie, węże, ryby czy chomiki europejskie. Wszystko ma być gotowe za kilka miesięcy. Do końca lipca wszystko powinniśmy mieć już na miejscu, może sierpień. To jest żywa tkanka, to są zwierzęta, to są rośliny i trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba im dać czas na ukorzenienie się, dać czas na adaptację do nowych warunków, więc wakacje to będzie ten okres, kiedy będziemy bardzo mocno nad tym pracować. Pierwotnie otwarcie obiektu było planowane na sierpień tego roku, jednak przedstawiciele miasta informują, że proces aranżacji potrwa nieco dłużej. Dokładny termin otwarcia ma zostać podany w okresie wakacyjnym. Koszt budowy egzotarium wyniesie około 70 milionów złotych. Parki kulturowe, choć funkcjonują już od prawie 20 lat, wciąż są mało popularnym narzędziem ochrony zabytków. W województwie śląskim funkcjonują tylko 4 takie parki. Jak przekonują specjaliści, którzy rozmawiali dziś w Katowicach o tej formie ochrony zabytków, to korzyści nie tylko dla estetyki przestrzeni publicznej. Samorząd musi przygotować odpowiednią uchwałę o powołaniu parku kulturowego, w której już na etapie przygotowywania określa teren, który chce chronić w formie parku kulturowego, określa nazwę, granice, sposób ochrony tego parku oraz może, choć nie musi, wprowadzić pewne zakazy i ograniczenia, które będą na tym obszarze musiały być respektowane. Do tej pory takie uchwały przyjęły Tarnowskie Góry, Żory i Bieruń. Na liście Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Żorach znajduje się zabytkowy cmentarz żydowski, a w Bieruniu obszar grobli oraz staromiejski. I to właśnie Bieruń wskazywany jest jako miasto, w którym uchwała dotychczas sprawdza się najlepiej. I choć początkowo opinie mieszkańców były podzielone, dziś doceniają walory estetyczne miasta. Nie wymuszamy na mieszkańcach nagłych zmian, takich, które by powodowały, że od razu muszą jakieś środki wyłożyć i coś zmienić. Natomiast chcemy, żeby w momencie, kiedy coś remontują, kiedy inwestują, żeby wtedy mogli w oparciu o jasne zasady realizować takie rzeczy, które będą ładne, które będą estetyczne, które będą się wpisywać w ten charakter kulturowy. A to właśnie rola mieszkańców i tego, co myślą o swoim najbliższym otoczeniu, jest kluczowa w drodze do podjęcia przez lokalne samorządy uchwały o parkach kulturowych. Do utworzenia parku przymierzała się kilka lat temu Ruda Śląska, ale ostatecznie pomysł przepadł. Komunikacja z mieszkańcami i tłumaczenie, że park kulturowy to nie są tylko i wyłącznie zakazy i utrudnienia, ale przede wszystkim korzyści zmierzające do tego, że zachowujemy dziedzictwo kulturowe, że poprawiamy estetykę przestrzeni. Myślę, że ten dialog powinien być przede wszystkim dłuższy, dobrze przemyślany i myślę, że tego przede wszystkim zabrakło w tamtym projekcie. Parki kulturowe o szczególnej wartości dla kultury mogą zostać uznane za pomnik historii, a nawet wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na katowickim osiedlu Ptasim w kierunku jednego z bloków przy ulicy Wróbli padły strzały. Przynajmniej tak zdarzenie relacjonują lokatorzy jednego z mieszkań, którego okno zostało uszkodzone. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy faktycznie użyto broni. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie, o czym w poniedziałek zaniepokojony mieszkaniec poinformował zarządcę budynku. Zadzwonił do nas właściciel jednego z mieszkań, informując, że w pewnym momencie usłyszał strzały i jak się później okazało, strzały zrobiły otwór w szybie jego mieszkania. Prawdopodobnie nastąpiło to w wyniku strzelania z wiatrówki.
Natomiast no, niestety sprawcy, właścicielowi nie udało się zauważyć. Jak przekazała przedstawicielka zarządu, nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała tu miejsca. Sprawę potencjalnych strzałów zarządca zgłosił na policję. Policjanci z 4. Komisariatu w Katowicach prowadzą czynności w sprawie zniszczenia mienia. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w mieszkaniu przeprowadzono oględziny. Jak dodaje policja, po przeprowadzeniu oględziny na miejscu nie znaleziono śrutu ani łuski z broni palnej. Policja zabezpiecza również kamery monitoringu osiedlowego. Przesłuchani zostaną również świadkowie. Jastrzębie-Zdrój chce zostać europejską stolicą kultury w 2029 roku i prosi mieszkańców o opinię na temat życia kulturalnego w mieście. Uzyskane odpowiedzi posłużą do opracowania działań i programu związanego z konkursem. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury gwarantuje konkretne, realne zmiany. Jastrzębie-Zdrój potrzebuje tej zmiany. Jesteśmy w ciągłej transformacji. To jest czas na to, aby od takiej stolicy przemysłu wydobywczego przejść do stolicy kultury, stolicy wolnego czasu, stolicy weekendowej, takiej, w której można się zanurzyć, przyjechać, odpocząć, a jednocześnie delektować się kulturą, którą oferujemy. Mimo że od lat miasto postrzegane jest przez pryzmat wydobycia węgla, to jak zapewniają władze Jastrzębia, kultura nie została tu zepchnięta do podziemia. Organizujemy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój wydarzenia wyjątkowe, tak jak na przykład piknik w kurorcie. Jest to wydarzenie, które jest inne niż wszystkie wydarzenia organizowane tutaj na Śląsku, w regionie. Wydaje mi się, że nawet w Polsce. Przenosimy się w lata 20 i 30 ubiegłego wieku i spotykamy się w Parku Zdrojowym raz w roku. Oczywiście stroje z epoki. Wydarzeń jest dużo więcej, ale w Jastrzębiu zdają sobie sprawę, że to nie wystarczy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Potrzebne są nowe inicjatywy, które zostaną uwzględnione we wniosku konkursowym. Jeżeli chodzi o samą procedurę, to my wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego musimy złożyć do 15 września, ale uprzednio składamy tak zwany list intencyjny, że tak, Jastrzębie-Zdrój potwierdza swoją wolę zostania Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. I wówczas w drugiej połowie tego roku odbędzie się w Ministerstwie Kultury coś na kształt komisji konkursowej. Jastrzębie-Zdrój nie jest jedynym miastem w regionie, które ubiega się o ten tytuł. Europejską Stolicą Kultury chciałyby zostać także Katowice wspólnie z Metropolią oraz Pszczyna. Takie nietypowe urządzenie stanęło po czeskiej stronie na moście w Cieszynie. Nawet nie wiem, co to jest. Kręci się, proszę pani, korbką i gra muzykę, polską lub czeską. Ojej, to zakręcimy. Proszę bardzo. Idziemy kręcić. I tu wybieramy. 24 pytania o czas. I tak. Jest poezja i utwór. Bardzo fajna sprawa. Podoba się pani? Podoba mi się. W związku z tym, że muzyka nie zna granic, to ta płynąca z mostu łączącego Polskę i Czechy może trafić w gusta każdego. Nic innego k tomu nemám, bo jsem to ještě nikdy neviděla ani neslyšela, takže pro mě to je novinka a myslím si, že to bude super. To poeziomat, czyli metalowa tuba na korbkę, która uruchamia mechanizm odtwarzania wierszy, piosenek czy opowieści, zarówno po polsku, jak i po czesku. Pomysłodawcą takiej formy wprowadzenia kultury w przestrzeń publiczną jest czeski aktywista Ondrej Kobza. 10 lat temu w Czechach rozpocząłem projekt Fortepian na ulicach i robiłem go cały czas. Ustawialiśmy fortepiany na dworcach kolejowych, lotnisku i na ulicach i zadałem sobie pytanie, jaki jeszcze obiekt może przyciągnąć ludzi. Ten przyciąga, bo mieszkańcy podchodzą, oglądają, choć nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko działa. Ja się cieszę, że poezja, bo poezja przecież upiększa nasze życie, a my jesteśmy w Cieszynie bardzo bogaci w tych poetów po jednej, po drugiej stronie, że wymienię Renatę Puclacher, Nohawice, czy po naszej stronie Jerzego Kronholda, czy Zbyszka Macheja. Ale nie tylko tych artystów można posłuchać. Są tu też na przykład Ewa Farna, Władysław Sikora, Petr Ligocki czy Bogdan Trojak. I choć na razie nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, do czego służy to urządzenie, to już wkrótce nie powinno tu być, jak w czeskim filmie.